Podlascy samorządowcy uczcili jubileusz 25-lecia samorządności. 27 maja 1990 roku weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym w Polsce i było to jedno z najważniejszych osiągnięć naszego kraju po 1989 roku. Wtedy odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe. Obchody 25-lecia samorządności to wielkie wydarzenie dla nas wszystkich. To już ćwierć wieku, jak decydujemy o tym, jak mamy się rozwijać, jak rozwijać mamy swój region, od najmniejszej gminy do całego województwa. To duma z osiągnięć, ale też wielka odpowiedzialność. Wybór demokratyczny do samorządu to obowiązek spełnienia marzeń i nadziei mieszkańców, to troska obywatela o jego codzienność, ale i przyszłość. Samorządność to również współpraca, dialog, chęć porozumienia i zgody. Przez te 25 lat wciąż uczymy się rozmawiać, współpracować na rzecz rozwoju swoich wsi, miasteczek i miast. Na gali obecny był również wojewoda podlaski Andrzej Mejer. Samorząd lokalny to są mieszkańcy. To są mieszkańcy naszych wsi, miast, miasteczek. My jesteśmy tylko przedstawicielami. My musimy służyć tym mieszkańcom, służyć samorządowi. Jako organy gmin, pracownicy samorządowi. Z okazji jubileuszu 100 samorządowców z regionu otrzymało tytuł Podlaski Samorządowiec 25-lecia. Laureatów wybierała specjalna kapituła powołana przez marszałka województwa spośród blisko 200 nadesłanych zgłoszeń z samorządów wszystkich szczebli. W związku z tym, iż święto samorządności to także święto organizacji pozarządowych, marszałek województwa zaprosił również przedstawicieli organizacji działających na terenie województwa podlaskiego 25 lat i dłużej. Galę uświetnił m.in. występ zespołu pieśni białoruskiej Małanka. Marszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko i członek zarządu Bogdan Dyjuk podpisali wnioski o dofinansowanie budowy obiektów sportowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wnioski te zaakceptowali również radni Sejmiku Województwa Podlaskiego. Środki finansowe, które otrzymujemy, chciałem powiedzieć, że zaspokajają potrzeby naszego województwa. Były trudniejsze czasami lata, pamiętam 5 lat temu, ale teraz te beneficjenci, którzy złożyli, składają wnioski i są w planie rozwoju bazy sportowej, wszyscy otrzymują środki finansowe. I to praktycznie te zgodnie z limitem dofinansowania, jak tam wspomniałem, do hal sportowych, do sal gimnastycznych 33%, czy do krytej pływalni 33%. Można budować też boisko, można budować też bieżnie lekkoatletyczne. Chcę dodać tylko, że od 2 lat ministerstwo bardzo dobry zapis wprowadziło, że jeżeli w danej gminie nie ma żadnej, 3 lata temu, jeżeli w żadnej gminie nie ma sali gimnastycznej, żadnej, to jest możliwość dofinansowania 70%. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, iż limit dla województwa podlaskiego na 2015 rok wynosi ponad 6 342 tysiące złotych. Na liście podstawowej wśród 23 dofinansowanych projektów znalazły się m.in. 3 inwestycje w Suwałkach oraz obiekt sportowy przy białostockim klubie sportowym Hetman. Zostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, z wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej województwa podlaskiego. Jest to druga transza, dofinansowanie w chwili obecnej to jest 100 tysięcy złotych. Klub sportowy amatorski Hetman jako jeden z nielicznych albo jedyny w Polsce podjął się wyzwania, jakim jest budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej z siedzibą klubu, z zapleczem socjalno-administracyjnym.
W tym roku uzyskaliśmy dofinansowanie na 3 inwestycje, które będziemy realizowali w mieście Suwałki. Jest to kompleks boisk przy jednej ze szkół podstawowych w naszym mieście. To 2 boiska, jedno do piłki nożnej, drugie do wielofunkcyjne, do siatkówki i koszykówki. Drugi projekt dotyczy budowy bieżni lekkoatletycznej również przy jednej z suwalskich szkół. Jest to co prawda niepełnowymiarowa bieżnia, bo niestety ze względów terenowych nie bylibyśmy w stanie tam pełno 6-torowej bieżni zmieścić. Także ta bieżnia jest troszeczkę skromniejsza, jednak jest to na pewno infrastruktura bardzo potrzebna dla młodzieży do uprawiania sportu. I trzeci projekt, który tak naprawdę składa się w sumie z pięciu części, dotyczy budowy parkuru i siłowni na świeżym powietrzu w kilku lokalizacjach. Na liście rezerwowej jest 7 samorządów. Otrzymają one dofinansowanie w przypadku przyznania dodatkowych środków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, rezygnacji z części lub całości dofinansowania inwestora z listy podstawowej lub powstania oszczędności w związku z rozstrzygnięciem przetargów. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego rozpoczął konkurs fotograficzny dostępny na stronie internetowej poznajprof.pl. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, zrób zdjęcie jednego z obiektów. Lista dostępna jest na poznajprof.pl w zakładce Lista Projektów. Zdjęcie umieść w serwisie Instagram z hashtagiem poznajprof. Jeśli chcesz mieć szansę na udział w warsztatach fotograficznych, dorzuć hashtag profwarsztaty. Konkurs trwa do 8 czerwca do godziny 12. Mogą wziąć w nim udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Do wygrania ciekawe nagrody rzeczowe, a także udział w warsztatach fotograficznych.